Szanowni Państwo, powołujemy parlamentarny zespół do wyjaśnienia nieprawidłowości przy organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku. 6 tysięcy protestów, które wpłynęły, powinny być dogłębnie wyjaśnione. Bardzo dużo protestów wyborczych dotyczyło głosowania korespondencyjnego, zarówno w kraju, jak i za granicą. To, co się działo poza granicami kraju, to była jedna wielka kompromitacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W niektórych krajach Polacy nie mogli oddać głosu w dniu wyboru. W wielu miejscach głosowały osoby nieuprawnione, że na przykład w domach pomocy społecznej osoby trzecie oddawały głos za pensjonariuszy. Wiele osób zgłaszało nieprawidłowość polegającą na tym, że pomimo ważnego zaświadczenia o prawie do głosowania, obwodowe komisje odmówiły im możliwości oddania głosu. Jedną z głównych nieuczciwości w tej kampanii wyborczej była działalność telewizji publicznej, która wprost agitowała tylko za jednym kandydatem. Nie było ani jednego pozytywnego materiału o Rafale Trzaskowskim. Same krytyczne i to takie z pogranicza przyzwoitości. To nigdy nie powinno się zdarzyć w wolnym i uczciwym państwie prawa. Również zaangażowanie urzędników publicznych z Mateuszem Morawieckim, całym rządem, wszystkimi ministrami jest naruszeniem standardów kampanii wyborczej. Nielegalne finansowanie jednego z komitetów. Rząd organizował wiece poparcia dla prezydenta i ten zespół, który powołujemy, musi te wszystkie fakty zebrać i opisać, żeby nawet przy blokadzie w mediach publicznych opinia publiczna dowiedziała się, jak wyglądały naprawdę te wybory. Są opisane standardy zarówno OBWE, Komisji Weneckiej i innych ciał międzynarodowych, które rekomendują, jak powinny wyglądać wolne i uczciwe wybory. Musimy zrobić wszystko, aby ci, którzy dopuścili do tych nieprawidłowości, odeszli w niebyt naszej historii. Zapraszam Państwa do śledzenia prac zespołu w mediach społecznościowych i na stronach Platformy Obywatelskiej.